Profilaktyka ortodontyczna polega na pilnowaniu, żeby dziecko nie miało złych nawyków, żeby nie obgryzało paznokci, żeby nie ssało z butelki, żeby nie ssało kciuka. Innym sposobem na dbanie o to, żeby nie rozwinęła się nawykowa wada zgryzu, jest pilnowanie, żeby dziecko oddychało nosem. W okresie 5-6 roku życia wiele dzieci ma problemy z przerostem migdałów. Natomiast ścisła współpraca z laryngologiem i dbanie o to, żeby nie było przewlekłych katarów, mocno wpływa na rozwój twarzy. Poza tym częste wizyty u stomatologa, pilnować należy, żeby nie było puchnicy, żeby mleczne ząbki były do końca w buzi i w sposób naturalny wypadały. Jest to dosyć istotne w kolejności wyrzynania się stałych zębów. Do wad wrodzonych można zaliczyć na przykład braki zawiązków zębów mlecznych lub stałych. Diagnostykę w tym kierunku można zrobić na podstawie zdjęcia radiologicznego. Najczęściej do momentu wyrżnięcia się stałych zębów nie stosujemy leczenia jakiegoś zapobiegawczego. Dopiero w momencie, kiedy dziecko zaczyna wymieniać zęby z mlecznych na stałe, możemy zaplanować postępowanie w takiej sytuacji, w zależności czy brakuje kilku zębów, czy tylko pojedynczego. Inną wadą wrodzoną może być tak zwana progenia, czyli duża żuchwa, często dziedziczona po rodzicach lub dziadkach. Jest to typ rozwoju żuchwy, który powoduje tak zwany przodozgryz, czyli zęby przednie, dolne zachodzą przed zęby górne. Często są to wady, których leczenie w trakcie rozwoju może być bardzo utrudnione, ponieważ ta żuchwa rośnie w sposób dominujący do 20 roku życia. Bardzo musimy zwrócić uwagę na symetrię twarzy, to jest zadanie mam. Należy się przyglądać, czy obydwie połowy twarzy są tej samej wielkości. Ze względu na to, że jeżeli małe dziecko przekrzywia brodę w jedną stronę, może to znaczyć, że albo funkcja jest zaburzona i dziecko ma silniejszą jedną stronę. Tu może dojść do... Możemy potrzebować pomocy fizjoterapeuty. Albo może być to morfologiczna wrodzona wada zgryzu. Takie problemy dobrze jest wcześniej zdiagnozować.